Prowadząc własną działalność, zakładając marki, czy działając w ramach pewnych inicjatyw, lub projektując na ich rzecz, niejednokrotnie rzucane jest nam wyzwanie stworzenia dobrego wizerunku. O takim dobrym wizerunku w kontekście marki mówi się bardzo często i w wielu różnych kontekstach. Kiedy przyjrzymy się jednak temu, czym dokładnie jest ten wizerunek, bardzo szybko to określenie może okazać się dla nas nieadekwatne. Dzisiaj postaram się wyjaśnić, dlaczego może się tak dziać, ale również poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie, czym jest dobry wizerunek organizacji. Nazywam się Mateusz Anczak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla strefy designu Uniwersytetu SWPS, gdzie wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem. W tym momencie mam wrażenie, zaczęliśmy od takiego bardzo ważnego pytania, takiego pytania, z którym projektanci mierzą się niejednokrotnie i, i przez długi czas. Momentami to pytanie staje się pewnym wyzwaniem projektowym stawianym nam, kiedy. Mówimy o brandingu, kiedy mówimy o wdrażaniu procesów projektowania komunikacji, a momentami nawet o projektowaniu identyfikacji wizualnej, chociaż z tym ostatnim mam chyba najwięcej problemów tutaj. Wynikać to może oczywiście z wielu różnych kwestii, które z kolei moim zdaniem wynikają. Po prostu z charakterystyki zarządzania komunikacją organizacji. Ale nawet jeżeli spojrzymy na wizerunek z takiego mocno podstawowego punktu widzenia, tak obserwując po prostu, jak używamy tego pojęcia, to bardzo szybko zauważymy, że właśnie do tego wizerunku dość naturalnie dopinamy ten przymiotnik dobry. Bardzo często przecież mówi się o dobrym wizerunku w mediach społecznościowych, o dobrym wizerunku na rozmowie kwalifikacyjnej, więc ten dobry wizerunek cały czas nam się tutaj pojawia. I oczywiście można optować za tym, że przecież każda organizacja w taki naturalny dla siebie sposób będzie dążyć do tego, aby być dobrze postrzegana. I Znowu, w takim podstawowym ujęciu, jest to jak najbardziej trafne, jest to jak najbardziej realne. Faktycznie tak będzie czy tak jest. Jednak to, co warto sobie teraz uświadomić i na jakie pytanie odpowiedzieć, to to, co oznacza tak naprawdę dla nas to dobry. Bo dla każdej z tych organizacji może to oznaczać zupełnie coś innego. I właśnie ta wątpliwość, która teraz nam się tutaj urodziła ona doprowadza nas do momentu, w którym we mnie pojawia się taka duża pokusa, aby znowu zrobić krok do tyłu i zadać sobie to pytanie, czym jest sam wizerunek, aby dopiero w dalszej kolejności spróbować odpowiedzieć sobie, czym ten dobry wizerunek może być. I właśnie wychodząc nawet do takiego najprostszego ujęcia tego pojęcia, możemy pójść śladem słów profesora Fleischera, który mówi o tym, że wizerunek jest tym, co ludzie o organizacji na zewnątrz sądzą, niezależnie od tego, kim ci ludzie tak naprawdę są. I ta definicja w taki bardzo prosty sposób mówi nam o tym, że właśnie wizerunek powstaje w głowach naszych odbiorców, w głowach odbiorców komunikacji organizacji, niezależnie od tego, jak oni pozycjonują się względem marki. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że nie postrzegają nas jedynie ci, którzy nas lubią, ale postrzegają nas wszyscy. Wszyscy, którzy doświadczyli naszej komunikacji, przede wszystkim wiedzą, że istniejemy. Ale do tego jeszcze sobie wrócimy, oczywiście. No właśnie, profesor nie jest, nie jest w tym podejściu osamotniony. Podobny punkt widzenia odnajdziemy chociażby u Oligo Linsa, który wskazywał na to, że wizerunek firmy jest tym, co poszczególne grupy jej odbiorców postrzegają z jej wykreowanej i prezentowanej im tożsamości. I oczywiście tutaj znowu pojawia nam się ta kwestia obrazu w głowie odbiorców. Ten obraz powstaje w głowach partycypantów tej komunikacji, ale Wally Ollins dodatkowo poszerza nam trochę to pojęcie, poszerza nam pojęcie wizerunku o coś takiego jak tożsamość. Tutaj pojawia nam się pewna relacja, która, która wynika po prostu z charakterystyki tych obu pojęć. Ale zupełnie przy okazji powstaje nam tutaj pewne wyzwanie, przed jakim nierzadko stoimy, bo to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że te oba pojęcia bardzo często są mylone lub stosowane ze sobą zamiennie. Dlatego kluczowe może okazać się dla nas rozdzielenie tych pojęć oraz zdefiniowanie ich relacji, po to, żeby zrozumieć, na jakich zasadach ten wizerunek tak właściwie powstaje. O tej relacji wspomniał nam Wally Onis i o niej za chwilę jeszcze sobie powiemy. I tak idąc troszeczkę w stronę tej tożsamości, bo z tożsamością jest bardzo podobnie jak z tym wizerunkiem, bo sięgając do różnych źródeł. Jesteśmy w stanie trafić na po prostu różne podejścia definicyjne, czy inaczej zakronione po prostu granice tych pojęć. Oczywiście to wynika po prostu z różnych podejść badaczy, którzy te definicje tworzą. Jednak zazwyczaj punktem wyjścia, takim wspólnym dla większości z nich, jest stanowisko, że tożsamość stanowi punkt wyjścia do określenia wizerunku organizacji, czyli aby ten wizerunek organizacji. Powstał, abyśmy mogli mówić o jakimkolwiek wizerunku, wcześniej musi być coś takiego jak tożsamość. Co to właściwie dla nas w tym momencie znaczy? Znowu wracając do profesora Fleischer'a, który, definiując oczywiście wizerunek, definiuje też samą tożsamość, wskazał on na to, że dotyczy ta tożsamość dotyczy ona wewnętrznego sposobu widzenia, rozumienia, pojmowania się organizacji. Funkcjonującej na rynku, czyli tego, jak ta organizacja sama siebie widzi. Czyli znowu się trochę do, do, tej, do tego wizerunku. Tożsamość powstaje nie w głowach odbiorców, o czym mówił profesor Fleischer i, i Wally Owens przy okazji definiowania tego pojęcia, ale właśnie wewnątrz organizacji. I oczywiście muszę tutaj dodać, że kiedy posługuje się słowem organizacja, nie mam na myśli jedynie firm. Tak naprawdę organizacja jest tutaj takim szerokim pojęciem. Chodzi po prostu o jednostkę, która komunikuje na zewnątrz. Przez to może taki wizerunek sobie wytworzyć. I no właśnie, to samo jest to taki wewnętrzny obraz organizacji. Ja mógłbym powiedzieć nawet, że to taki troszeczkę autoportret. To jest taka wizja tego, jak wyglądamy, ale też chyba jakbyśmy chcieli wyglądać. W oczach naszych odbiorców. To jest taka, powiedziałbym, pewna próba osiągnięcia idealnego, idealnego obrazu. Zazwyczaj wychodzimy z założenia, że wszyscy bez wyjątku dokładnie wiemy, kim jesteśmy w organizacji i do czego zmierzamy, oczywiście. Praktyka bardzo często pokazuje jednak, że to nie jest takie proste i intuicyjne dla wszystkich uczestników tej organizacji, czy po prostu dla wszystkich osób, które wchodzą w skład tej organizacji. Zazwyczaj proces definiowania tożsamości, przysparza wiele różnych ciekawych wyzwań, muszę też powiedzieć momentami problemów, szczególnie tym organizacjom, które są po prostu rozbudowane w swojej strukturze. Czy to mają wie, wiele filii, czy po prostu w ich strukturę wchodzi wielu pracowników. W przypadku takich mniejszych organizacji jest to o tyle łatwiejsze po prostu, że tam ilość tych interesariuszy, którzy wchodzą do tego procesu i którzy doświadczają tego, tej komunikacji, jest po prostu mniej, więc tych perspektyw też jest mniej do, do przeanalizowania i jakoś zebrania w ramach pewnej jednej struktury, którą nazwiemy sobie tożsamością. Ale nadal podtrzymuję, że, że pozostaje to, to wyzwaniem, niezależnie od tego, o jakiej wielkości organizacji mówimy tutaj. Aby sobie z takim wyzwaniem móc poradzić, Myślę, że warto zacząć od czegoś takiego, co nazwalibyśmy po prostu zdefiniowaniem celów procesu projektowego i robimy to we współpracy z organizacją, czy my jako po prostu organizacja. Powinniśmy takie cele sobie zdefiniować, zrobić to w sposób jasny, abyśmy dokładnie wiedzieli, czego właściwie oczekujemy po zakończeniu się tego procesu. Dzięki temu będziemy posiadać taki wspólny punkt widzenia i jasność właśnie co do tego, jak postrzegamy charakterystykę tego procesu i co się zadzieje, gdy ten proces się po prostu zakończy. Sam proces powinien nas doprowadzić do takiego momentu, w którym wytworzymy sobie orientację i pewność co do zachowań organizacji, czyli dokładnie, Będziemy wiedzieć, czego po tej organizacji możemy się spodziewać. I tutaj mówię o perspektywie wewnętrznej, czyli my, jako organizacja, dokładnie wiemy, czego od samej siebie możemy się spodziewać, ale też nasi odbiorcy, których nazwalibyśmy interesariuszami zewnętrznymi, też będą wiedzieć, czego po nas, jako organizacji, mogą się spodziewać i dzięki temu, w jaką relację powinni z nami wejść. Ale oczywiście wyzwań związanych z tym procesem jest, jest więcej. Bywa, że nasi klienci, czy my jako organizacja czujemy wątpliwość co do uzasadnienia wysiłków potrzebnych na wydobycie tej tożsamości organizacji. Dlatego znowu warto podkreślić po co nam to wszystko, po co nam ta tożsamość, po co nam ten proces. Wspólne zdefiniowanie tożsamości organizacji wspólne czyli otwarte na partycypację wielu różnych i tutaj podkreślam to różnych od siebie pracowników pozwala na zdobycie naprawdę szerokiego obrazu tej Organizacji, z którą się właściwie tutaj mierzymy i z którym to będziemy później tym obrazem pracować. I wielokrotnie bywa tak, że niestety do zespołów projektowych zapraszane są jedynie osoby, które piestują stanowiska menedżerskie, które, które odpowiadają za to, co się dzieje. W takim szerokim spektrum tej marki. I oczywiście zgadzam się, że tak naprawdę menedżerowie marki są jednym z takich podstawowych zasobów, nierzadko decyzyjny w kontekście po prostu wdrażania konkretnego programu komunikacji, ale nadal podtrzymuję, że warto się otworzyć na, na inne perspektywy, na inne spojrzenie, nierzadko oddolne, momentami chyba najbardziej realne, które pozwoli właśnie zajrzeć tam, gdzie menedżerowie nie są w stanie zajrzeć. I tak zobaczyć, to Organizację troszeczkę z innej perspektywy, bo zupełnie inaczej patrzy się. Kiedy widzimy to wszystko z góry globalnie, a inaczej, kiedy patrzymy na to troszeczkę od dołu, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak faktycznie ta organizacja sobie radzi z wyzwaniami po prostu dnia codziennego, z którymi to, no chcąc, nie chcąc, musi się mierzyć. Dlatego tak istotna jest tutaj rola samego projektanta, bo to projektant zarządza tym procesem i to on odpowiada troszeczkę za to, z jakich perspektyw my na tę organizację spojrzymy. Swoją drogą na projektant też jest kolejną perspektywą, taką bardziej zewnętrzną, e, kiedy mówimy o organizacji, i to. Właściwie połączenie, ta synergia tych różnych perspektyw pozwala, pozwala złapać to sedno, które, które tak naprawdę w kontekście tożsamości organizacji powinno się tam pojawić. No ale właśnie idąc dalej, to takie wspólne zdefiniowanie tożsamości organizacji pozwala też nam wewnątrz organizacji wypracować taką zgodność co do tego, kim my jako organizacja tak naprawdę jesteśmy. Jak my sami siebie widzimy, jak my sami siebie rozumiemy. Pozwolę też odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno wszyscy dążą do tego samego, czy mamy takie same oczekiwania i potrzeby względem tej organizacji? Kiedy Mówię tutaj o wszystkich, kiedy mówię o my jako pewnej perspektywie, to mam tutaj na myśli perspektywę organizacji, bo kolejne wyzwanie, które się pojawia, to to, że będziemy mierzyć się właśnie z różnymi perspektywami. To jest jednocześnie szansą, ale też pewnym dla nas zagrożeniem, bo bardzo fajnie jest. Móc po prostu niektóre perspektywy ze sobą porównać, zobaczyć gdzie się zgadzamy, gdzie się nie zgadzamy, ale właśnie też trzeba zrobić to w sposób umiejętny, aby wyłonić te rzeczy, w których jesteśmy zgodni i do których wspólnie chcemy dążyć. I bardzo często w ramach procesu budowania, czy jakby definiowania takiej tożsamości, poddajemy się takiemu troszeczkę testowi, czy aby na pewno dobrze wszyscy wewnątrz organizacji się rozumiemy. Więc oprócz tego, że wypracujemy sobie to, jak będziemy pracować na zewnątrz, o czym będziemy mówić, tak też wypracowujemy sobie to, co wewnątrz, jak właściwie ta nasza organizacja powinna w kontekście komunikacji, rozumienia samej siebie funkcjonować w przyszłości. I ta zgodność, o której tutaj wspominam, pozwala przede wszystkim też działać tej organizacji na zasadzie synergii, w myśl zasady. O której już wspominałem w poprzednim podcaście, czyli 1 plus 1 równa się 3, gdzie to zaczynamy działać na zasadzie synergii, wymieniać się swoim, swoim doświadczeniem, zaczynamy dążyć do tego samego, przez co jesteśmy w stanie wyprodukować dużo, dużo więcej. Nie mówię tutaj o, o, oczywiście o produkcji, nie wiem, pro-produktu. Chodzi po prostu o to, że zaczynamy pracować na rzecz tego samego i do tego samego dążyć. Ale właśnie ta zgodność wewnątrz naszej organizacji, też pozwala nam komunikować na zewnątrz w sposób spójny i wolny od sprzeczności o czym też wspomniałem, ale też co warto warto podkreślać, a to komunikowanie na zewnątrz w przemyślany sposób, taki powiedziałbym jednorodny momentami, pozwala wygenerować taki nierozmyty wizerunek w głowach naszych odbiorców, nierozmyty, czyli po prostu dający pewność co do tego kim ta organizacja jest. Jak ja, jako odbiorca tej organizacji, chciałbym się względem niej pozycjonować? I to jest, powiedziałbym, taka relacja, do której powinniśmy dążyć, bo oczywiście będą osoby, które powiedzą, że ta organizacja jak najbardziej mi odpowiada, ona myśli bardzo podobnie jak ja, przez to po prostu chcę uczestniczyć w komunikacji tej organizacji, chcę kupować jej produkty itd., 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 ale to, co też istotne, to to, że. Pojawią się osoby, które nie do końca podzielają ten nasz punkt widzenia, nie do końca się z nami zgadzają. I to, co warte zaznaczenia, to to, że to nadal jest dobrze, bo nie możemy komunikować do wszystkich. Kiedy będziemy komunikować do wszystkich, tak naprawdę nie będziemy komunikować do nikogo. I to jest bardzo ważna rzecz, której trzeba, trzeba się nauczyć w ramach tego procesu, że no, niestety raczej wszystkich nie zadowolimy, chociażbyśmy chcieli. Mówiłem o tym, że wszystkie marki dążą do tego, żeby mieć dobry wizerunek, więc też chciałbym mieć oczywiście ten dobry wizerunek, możliwie, możliwie szeroko, no ale właśnie, no raczej, się, raczej jest to nieosiągalne, raczej się tego nie da tak w 100% zrobić. Więc powinniśmy się skupić raczej na tym, do kogo my chcemy, jako organizacja też mówić. Ale do tego jeszcze sobie za chwilę wrócimy. Bo to, czym chciałbym teraz powiedzieć to to, że w ramach tego procesu definiowania tożsamości powinniśmy również skupić się na tym, aby budować swoją organizację w kontekście wyróżnialności. Czyli po prostu poszukania odpowiedzi na pytanie, co nas w kontekście innych organizacji wyróżnia? No bo właśnie musimy pamiętać o tym, że organizacja występuje w ramach pewnego systemu powiązań, w ramach zatłoczonych komunikacji, bo do naszych odbiorców mówi tak naprawdę wiele organizacji jednocześnie, które w tym samym momencie mogą świadczyć bardzo podobne usługi. O czym zresztą wspominałem w poprzednich podcastach, mówiąc o brandingu. A to z kolei wymaga od nas komunikowania w taki wybijający się stumu. Sposób, tak, żeby ci nasi odbiorcy mogli tę naszą komunikację w jakiś sposób wyłapać i zdecydować, czy chcą brać w niej udział w sposób aktywny, czy też, czy też nie. To, o czym mówię, bardzo fajnie podsumował profesor Fleischer, mówiąc, że reprezentująca produkt organizacja może i musi odróżniać się emocjonalnie i kognitywnie od innych organizacji. By być w stanie wywołać odpowiednie, zaprojektowane nastawienie klientów do siebie oraz swoich produktów. I uwaga, po to, aby zdobyć serca klientów. I właśnie to zdobycie serca klientów nierzadko jest tutaj takim największym, największym wyzwaniem. No i właśnie. Kolejny raz mówię o wyzwaniu, więc może pojawić się w naszych głowach takie pytanie, ale jak naprawdę wypracować, zaprojektować tę tożsamość? No ja jestem tego zdania, że tak naprawdę ta tożsamość ona zazwyczaj powstaje dość naturalnie, kiedy zrzeszamy się w ramach pewnej organizacji, zrzeszamy pewną grupę osób, które mają swoją własną tożsamość, i tutaj znowu na zasadzie synergii trochę wytwarzana jest tożsamość samej organizacji. I tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby tę tożsamość jedynie wydobyć, jakoś nazwać. Ta rola projektanta nie jest właśnie tutaj, nie polega tutaj na tym, aby powiedzieć organizacji, kim ona jest, a jedynie zaproponować taki proces, który później zostanie przez takiego projektanta poprowadzony, który doprowadzi nas do tego, aby te, jak już wspomniałem, tożsamość wydobyć i, i w pewien sposób. Ubrać mniej lub bardziej w słowa, w obrazki, czy w innego tego typu rzeczy. Oczywiście są obszary, o których możemy nie mieć w danym momencie w ogóle pojęcia, o tym się wcześniej nie rozmawiało, nie poruszaliśmy tej kwestii. Ale zawsze właśnie ten proces pozwala wspólnie w ramach takiej organizacji, w ramach takiego zespołu, o tych obszarach po prostu porozmawiać i trochę zdecydować, w w którą stronę chcemy jako organizacja iść i dlaczego? Swoją drogą to pytanie dlaczego jest jednym z ważniejszych pytań w kontekście projektowania, o którym zawsze trzeba pamiętać. Wspomniałem już o tym, że warto angażować w ten proces. Możliwe wiele różnych perspektyw, na przykład różnych pracowników pochodzących z różnych działów naszej organizacji, pracujących w różnych miejscach tej organizacji itd., ale to, co również powinniśmy zrobić i na co powinniśmy zwrócić uwagę, to rozpoczęcie wewnętrznej komunikacji w ramach organizacji, która mówiłaby o tym, że tak naprawdę taki proces jest wdrażany Pracujemy w ramach takiego procesu i liczymy na konkretny rezultat i rezultatem jest tutaj oczywiście wypracowanie takiej wspólnej wizji tego, kim my jesteśmy, o czym już wspominałem i to jest istotne z kilku oczywiście powodów chociażby zarządzania taką organizacją, managementem w kontekście pracowników itd., dalej, ale przede wszystkim warto, aby ta wypracowana, spisana tożsamość nie była dla nikogo zaskoczeniem. To znaczy, aby nie pojawiało się w głowach osób, które są zrzeszone w ramach pewnej organizacji, że to zostało wymyślone przez kogoś z góry i w ogóle się nas nie dotyczy, bo wtedy ciężko będzie. Wygenerować to, o czym mówiłem, czyli tą taką przynależność, tą taką zasadę synergii 1 plus 1 równa się 3, kiedy nie będzie tej zgodności co do tego, że tak naprawdę chcemy być w jakiś sposób postrzegani, chcemy siebie sami tak widzieć, ale właśnie też chcemy, żeby nas tak. Nie widziano. Więc raczej powinniśmy nastawić się na efekt, gdzie generujemy wrażenia przynależności i zgodności. Oczywiście nie zawsze się to uda, trzeba mieć tego e, świadomość, po prostu, no bo ta ilość, e, ilość perspektyw zawsze będzie różna. Ale raczej chodzi tutaj o to, żeby możliwie, możliwie wiele takiej zgodności w ramach tego procesu zyskać. Wspominam szczerze, mówiąc o tym troszeczkę w ramach takiej małej dygresji, ponieważ proponowałbym się skupić na tym, o jakie właściwie obszary powinniśmy zadbać w ramach tego procesu, jakie pytania zadać, aby o wypracowaniu, o spisaniu takiej tożsamości była w ogóle mowa. No i oczywiście każdy z. Projektantów może posługiwać się, i najpewniej to robi, trochę inną listą pytań, trochę inną, inną listą tych obszarów. Jednak to, co zazwyczaj się pojawia, to takie obszary, o których zaraz powiem, czyli między innymi skojarzenia. Jak, jakie mamy skojarzenia z tą organizacją, jakie jesteśmy w stanie przypisać jej pewne cechy, które tutaj nam się pojawiają, to jest takie powiedziałbym, pytanie taki obszar, który który zazwyczaj jest bardzo dobry na start, bo on generuje nam no taką kreatywność troszeczkę w tym myśleniu i, i takie szerokie spojrzenie na naszą organizację. Ale interesuje nas oczywiście również to, kim, czym jest organizacja, co robi, czym się zajmuje, jaka jest. Czyli właśnie tutaj nadajemy pewne cechy. Nie chodzi jedynie o to, żeby Powiedzieć, że nasza organizacja się zajmuje produkcją danego produktu i tyle. Mówimy, powinniśmy porozmawiać o, o czymś takim jak cele, wartości, wyróżniki, oczekiwania, ale też otworzyć się na tą perspektywę znowu zewnętrzną i odpowiedzieć sobie na pytanie, jacy są nasi klienci, kto jest naszą konkurencją i jaka ta konkurencja jest. To są takie obszary, które zazwyczaj się pojawiają. Ja od siebie dodałbym tutaj jeszcze to, że warto się zastanowić nad tym, kim my nie chcemy być. Jak my nie chcemy być postrzegani i jakich klientów nie chcielibyśmy do naszej organizacji zapraszać. Bo czasami jesteśmy w stanie za pomocą takiego pytania, takiego odwrócenia trochę tych obszarów, jesteśmy w stanie wygenerować taką szerszą, pewniejszą odpowiedź na te kwestie, o których, o których przed chwilą wspomniałem. Oczywiście tych wątków jest bardzo, bardzo wiele, ale to właśnie ich rozwinięcie Wydobycie możliwie szerokiego obrazu każdego z tych obszarów pozwala tak szeroko spojrzeć na naszą organizację. Oczywiście, kiedy przyjdzie co do czego i zaczniemy realizować kolejne etapy procesu projektowego, zauważymy, że niektóre z tych obszarów będą bardziej rozwinięte, inne mniej. Jest to dość naturalne, ponieważ jedna organizacja będzie skupiać się na swoich celach i na tej podstawie budować pewną swoją tożsamość, a inna może opierać się na wartościach czy oczekiwaniach względem tej organizacji. Niezależnie jednak od tego, muszę podkreślić, że nie warto pomijać któregokolwiek z tych obszarów. To, że skupiamy się na przykład w naszej tożsamości na tym, jaką mamy historię, nie oznacza, że możemy pominąć kontekst chociażby naszych celów, do czego my jako organizacja w takim razie dążymy. Ja wspomniałem o pomijaniu pewnych kwestii, pewnych obszarów, ale za, za tym pomijaniem ja też rozumiem traktowanie pewnych obszarów zbyt ogólnie, kiedy to nie próbujemy dojść do sedna i, i znowu nie, nie poszukujemy tej odpowiedzi, dlaczego tak. Tak, chcemy być widziani, czy dlaczego dajemy pewną taką odpowiedź i co my przez to dokładnie rozumiemy. Ale o tym, o tym postaram się za chwilę jeszcze powiedzieć. Jacek Kol w jednej ze swoich publikacji napisał, że istota tożsamości marki wynika z odpowiedzi na następujące pytania. Na czym polega indywidualność marki? Jakie są długofalowe plany i ambicje marki, co stanowi o jej spójności, Jakie są wartości tworzące markę? Jaka jest podstawowa o niej prawda? Oraz jakie są jej znaki rozpoznawcze? Jak widać, są to obszary, które w pewnym sensie pokrywają się z tym, o czym wcześniej wspomniałem. Jednak ta lista została troszeczkę zmniejszona. Nie jestem do końca przekonany, czy to dobrze, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym momencie, to to pytanie numer jeden. Pytanie o indywidualność marki. Domyślam się, że to pytanie zostało wskazane jako pierwsze, chyba ze względu na swoją wartość i ważność, kiedy mówimy o tożsamości. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że warto zadać to ciężkie pytanie troszeczkę później. Po zdefiniowaniu tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i tak dalej. Jednak to, dlaczego o tym wspominam, to to, że zawsze warto podkreślać, że to jest jedno z ważniejszych pytań, które niejednokrotnie przysparza ogromne problemy, aby, aby na nie odpowiedzieć. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często, właśnie na początku, gdy pojawiają się odpowiedzi na, na to pytanie, zaczynamy posługiwać się takimi powtarzanymi, pustymi frazesami, takimi. Jak na przykład profesjonalność. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie organizacje chcą być profesjonalne, jednak y, moim zdaniem każda z nich tę profesjonalność rozumie znowu troszeczkę. W inny sposób odnosi ją do czegoś innego. Warto więc wtedy zadać pytanie, oczywiście, co my rozumiemy przez tą profesjonalność, ale również poszukać pewnego uzasadnienia w dotychczasowych działaniach. Dlaczego ta profesjonalność wyróżnia naszą markę? Na czym w naszym rozumieniu ta profesjonalność polega? Jak dotychczas realizowaliśmy profesjonalność? W jakich działaniach się ona przejawiała? Czyli znowu taki powrót troszeczkę do tego pytania, dlaczego? Dlaczego my jesteśmy profesjonalni jako organizacja? Dlaczego yy, yy, uważamy, że powinniśmy być yy, profesjonalni? I tak dalej, i tak dalej. No właśnie w kontekście tożsamości chodzi o to bardzo często, żeby yy, być trochę uporczywym w ramach tego procesu, aby zadawać pytania do pewnych odpowiedzi, aby nie zatrzymywać się na takim podejściu mocno ogólnym, bo ono zazwyczaj... Oprócz tego, że posługujemy się pięknymi słowami, właśnie jesteśmy profesjonalni, to nie niesie to nic, nic takiego, co moglibyśmy. W jasny sposób przełożyć na nasze następne kroki, czy to na identyfikację wizualną, czy po prostu na to, jak działamy. I to jest też wyzwanie, które, które stawiam przed projektantami, aby próbować z klientami dochodzić właśnie do tego sedna, sedna o tym, o czym właściwie chcemy tutaj rozmawiać, czyli do sedna organizacji. I oczywiście takich wyzwań kolejnych związanych z tym procesem jest wiele. Ja wspomniałem o tym m.in., że że tutaj wizerunek powstaje na zasadzie relacji wizerunku i tożsamości, czy tożsamości wizerunku. Takie wyzwanie długofalowe, które pojawia się w kontekście zarządzania tym wizerunkiem, to przede wszystkim dotrzymywanie pewnej zgodności jednego i drugiego, tak aby na przykład wizerunek gdzieś nie uciekał nam. Spod pewnych ram, które w ramach tożsamości sobie ustalamy. To nie jest też tak, że będziemy w stanie w 100% wygenerować taki wizerunek, jak chcemy. I zawsze buntuje się w momencie, w którym ktoś mówi. Zrób mi wizerunek, czy po prostu zaprojektuj mi dobry wizerunek lub tego typu podobne, szczególnie gdy tam pojawia się to dobre, o którym wspomniałem na samym początku, bo to nie zawsze jest realne. Wizerunek powstaje na podstawie komunikacji organizacji, więc to, co projektant jest w stanie zrobić, to, co jesteśmy w stanie zrobić, my jako organizacja również, to to, czyli właśnie zdefiniowanie tego, jacy my jesteśmy wewnątrz organizacji i później, umiejętne przekładanie tego na różnego rodzaju narzędzia. Na to jakie komunikaty wysyłamy do naszych, naszych odbiorców i to, jaki wizerunek powstanie, to już zależy od naszych odbiorców tego, jak oni bardzo tworzą się na naszą, na naszą markę. I musimy pamiętać również o tym, że to nie jest tak, że właśnie zaprojektujemy sobie raz ten dobry wizerunek, i mamy ten dobry wizerunek, i teraz do końca świata ten dobry wizerunek mieć będziemy. Wizerunek jest zmienny w czasie. Naprawdę niewiele potrzeba, aby ten wizerunek zmienić metralnie. Więc musimy pamiętać o tym, żeby ten wizerunek monitorować i aktualizować te komunikaty, aktualizować też naszą tożsamość wewnątrz organizacji, tak aby odpowiadać tym zmianom, które chcąc nie chcąc, będą zachodzić na zewnątrz naszej organizacji. My jako organizacja nie możemy nawet w kontekście tożsamości naszej wewnętrznej stać w miejscu, kiedy, kiedy wszystko dookoła nam się zmienia. Doszliśmy do takiego momentu, w którym to pojawia się we mnie pokusa, znowu, aby spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie, które postawiłem na samym początku, czyli co to jest dobry wizerunek organizacji. I właśnie przyjmując tą perspektywę, o której dzisiaj mówiłem, czyli że wizerunek tak naprawdę powstaje na podstawie. Komunikacji zewnętrznej organizacji, która z kolei wynika z tego, jacy my, jako organizacja, wewnątrz jesteśmy, to mając tę perspektywę, możemy stwierdzić, że tym dobrym wizerunkiem. Jest moment, w którym to, ta tożsamość, którą mamy wewnątrz organizacji, zgadza się troszeczkę z tym, co dzieje się na zewnątrz, czyli z naszym wizerunkiem. Czyli, jeżeli jesteśmy w stanie w sposób efektywny przekładać te nasze postanowienia, ten nasz sposób widzenia samych siebie na naszą komunikację, a to z kolei wpływa na to, jak jesteśmy widziani nie? i przez to jesteśmy widziani w jakiś określony Charakterystyczny dla danej marki sposób, w tym przypadku możemy mówić o tym, że mamy dobry wizerunek, czyli po prostu mamy pewną zgodność pomiędzy tymi dwoma perspektywami. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym zostawić Państwa z takimi słowami, które powiedział Martin Umeyer: że Twoja marka nie jest tym, czym twierdzisz, jest bowiem tym, czym jest zdaniem klientów. Ja nazywam się Mateusz Anczak. I dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu już teraz oczywiście zapraszam do zapoznania się z kolejnymi odsłonami serii Dobry Design Działa, gdzie przyjrzymy się m.in. kolejnym aspektom budowania komunikacji i organizacji, ale w szerszym ujęciu temu, czym jest dobry design i dlaczego dobry design działa. Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z naszymi materiałami, zachęcam do obserwowania kanałów Strefy Designu Uniwersytetu SWPS w serwisie YouTube czy Spotify. Nawet tymczasem do usłyszenia.